Przydała się, jak widzę, moja szatkownica. Tak, przydała się, przydała. A nie za wcześnie to na kapustę? Nie, bo to, widzicie, nie na zimę, nie. Aby do małej beczki, o tak sobie. Edek, to się widzę, uczepił tej szatkownicy jak kawaler wdowy. Co? Co pan mówi, panie Śmierk? Mówi, żebyś swojej głowy zamiast kapusty na deskę nie podłożył. To, to ja frajer? To mi się nie przytrafi, dziadku. Twardej głowy to taka stal nie weźmie. Noże się połamią. O, to. Poznać po mowie, co kto ma w głowie. To już lepiej uważaj, Edek, bo wtedy ja bym musiał szatkownicy gdzie pożyczać. A, najlepiej od miętków. No nie, panie Śmierk, blisko przecie macie. No. A, oni to by mi jakiej trutki z chęcią pożyczyli. Chyba by się o zwrot długu nie upominali. No. Przykro wspomnieć. Niby to sąsiad, a wróg zacięty jak nie wiem co. No, powiem wam, Franciszku, że nie da rady tak żyć, żeby się sąsiadem nie poczubić. A bo to brat z bratem nie biorą się za łby. Co tam o sąsiadach mówić? No pewnie. No, ale widzicie... Co daleko szukać? I za naszym płotem pies szczeka. Jak to starzy mówią. A przez to, myślicie, Edek do was po szatkownicę latał. A jedno przez to. Boluś jeszcze wiosną uwiął się naszą starą na hebel, czy coś tam przerobić. No i uwidziało mu się swój warsztat mieć. No i gospodarstwo bez szatkownicy. Mówię, Eduś, leć no do janiaków, a on na to do janiaków nie pójdę. Krzywo na mnie patrzą. Krzywo mówicie? Mm-hmm. No przecież janiak zeza nie ma. A no nie ma, ale janiakowa dostała. Co mówicie? A no złość ma troszkę na Edka. Na tych dożynkach coście i wy na nich na trąbie grali. Na helikonie, Mateuszu. No niech tam będzie, jak mówicie. Dla mnie to wszystko, co błyszczy i dmuchania potrzebuje, to trąba. Coś slabujecie, widzę, Mateuszu. Ano gniecie mnie w piersiach. Bo to wiecie, pogoda teraz tak. Jak raz no, przygrzeje, to drugi raz przymrozi. O to. No to co ta janiakowa? No na tych dożynkach to nasz Eduś sobie trochę język na naszym GS-ie poostrzył. Wiem. No. Oj, przydało się to, przydało. No, to. Za to się Edkowi jaka premia należy. To? Premia? Czemu nie? Ale za co? No za te śpiewki. Należy się. No i dostałem. Co? No co dziadek takie oczy robi? Nie dołożyła to janiakowa na moje konto 10 czortów z 5 drani i ze 3 cholery. A po to pierwszy raz? Zawsze temu, co prawdę wygarnie, to solą w oczy sypią. Dobrze mówisz, Edek. Widzę, dziadku Mateuszu, że wasz wnuk ma głowę na karku. Jeszcze uwierzy, że na ministra urodzony. Co? Dziadek to mówi, jakby był na margarynie chowany. Na czym niby? Co tam słuchać? Nie rak, nie ryby. Edek! Nie ryba. Co? Chodź do roboty! No przecie jestem. Ty byś prędzej kapustę językiem szatkował. O. Zaraz ze stacji przyjadę, tam bałagan posprzątać muszę. Dobra. A
To Stefan na stację pojechał? A no, tak, na stację. Synowa ma wrócić. A, to Jabłońska przyjeżdża. Mm-hmm. A chwała Bogu, koniec będzie z tym użeraniem się. A to Edka proś, żeby drew narąbał, a to Polka, żeby wody przyniósł, a to, a to, sio, a to... Tak jest, bo było, nie martw się. Ten, co prosił, nigdy od roboty nie umarł. Prędzej ten, co go proszono. Edek, widzę, was się wdał, Mateuszu. Ano, wdał się, tak. No, a teraz odjeżdżamy pośpiesznie. Udała się kapusta w tym roku. Nie ma co mówić. Ano, taki kapuściany ten rok. Żeby teraz tylko w beczce się udało. Bo to, Franciszku, najważniejsze jest to, jak się ją przysposobi. Pewnie. Jak się przysposobi. A dawno to Stefan wyjechał? A już kawał czasu. A to już go aby patrzeć. Kapusta sama, no to wiadomo, kapusta. No jak kapusta. Dodajcie gęś. A czemu nie? Można. Ale dopiero na miejsce. A do beczki trzeba i dzikich jabłuszek dorzucić, i marświ dołożyć, o kminku, jak kto lubi. Ale kapusta od czego innego smak bierze? Od beczki, od ubicia. Patrzcie, Franciszku, jaka to robota. Czy z tego może być dobra kapusta? Jak beka niedębowa i kapusta tłukiem ubijana. Wszyscy teraz tak robią. Ale to nie to, co jak człowiek swoich nóg nie żałował. Pamiętam, ja do 10 mi jeszcze nie doszło, jak chciałem ojcu w beczce pomóc. Władzić chcę, a tu matka cap za kark. Nogi masz, powiada, że rzepak na nich siać, a do beczki się pchasz. Trzeba było iść glinki poszukać. Jak tlusta była, to brud się rozpuszczał. Potem piaskiem dali się pięty zetrzeć. Brud schodził razem ze skórą, co Mateuszu? Ale przynajmniej na mydło kopiejki się darmo nie wyrzucało. A teraz ani się obejrzysz, a czerwoniec na miedziaki się rozpuści. A teraz ani miedziaków nie ma, ani czerwońców. A stówka to nie czerwona, Franciszku? A no prawda, ale człowiek nieczęsto ją ogląda. A no nie tacy znów biedni ci śpierkowie, nie. Wasza młodsza Hania nie za darmo przecie ludzi obszywa, co? Widzę, Mateuszu, że wy prawie za tak bogatego mnie macie, jak ci moi wrogowie, co 3000 mi wyliczyli. Ty co wy gadacie, Franciszku? Gdzie my wrogowie wasi? Nie do was piję, do tego sąsiada. No, od sąsiada jak od śmierci nie ucieknie. Nie ucieknie, nie. Nie ucieknie, nie. Chyba żeby gospodarkę porzucić i wynieść się gdzie. O, to. 3000 sobie wycenił, niby za doktorów, co na nich wydał. No i za ten Zbyszkowy strach. A co Hanka winna, że się ten ich Zbyszek na krowie rogi przewrócił? Dla złego to czort nawet krowie rogi na pożytek przysposobi. A teraz oni w sądzie o odszkodowanie gargują. No, już tam nasz Boluś dał im to odszkodowanie. Gadali właśnie. No, jak się wzięli za łby z tym Zbyszkiem od miętków, to gadali, było na co patrzeć. Przyniósł Bolek parę pamiątek jak z odpustu, ale i tamtemu nie można powiedzieć, dołożył. O, też się ma dziadek z czego cieszyć, a chłopak ze sprawowania ma obniżone. Aleć na Jabłońskich skrzępić ozora nie dał. Za to miętkowie sobie teraz na was nie żałują. Odgrażał się miętka, że do sądu was poda,
za pobicie. Co, znowu? A to ci satyra. Jak jedną sprawę potrafił wygrać gada, to i z drugą da sobie radę. Jak świerków praworządności nauczy, to i Jabłońskim nie daruje. O, patrzcie go, jaki wojak. No. Wiecie, z takim wdać się w zwadę, to lepiej już w coś na ścieżce wdepnąć. W rok się sprawa ciągnie. Ile to już razy nasza Hanka do powiatu jeździła. Chociaż coś zobaczy. A świadek, co za nimi stoi, nie zjawił się. Ano widać, przed Bogiem to i cyganić nie śmie. Odroczenie zrobili, ale na wtorek znów przyszło wezwanie. Takie urzędowe. Dałby Bóg, żeby to już się skończyło. Takie to już czasy. Uczciwych po sądach ciągają, a złodziej kasę liczy. A no, tak. No mówicie, Franciszku, że i na nas chce do sądu podać Bogusia. Takiem słyszę. Jakby tam wszystkiego słuchać, co ludzie mówią, to... O! Przyjechali! O! Stefan jest, ale anieli nie widzę. O, przecież pisała, że wyjeżdża w piątek, nie? Jest i Jabłoński. Widać bramę za wozem zamykała. A, od razu poznać gospodynię. No, Mateuszu, idźcie. Gospodyni to z nich aż kafe. Jak ona wygląda? O Jezu! Mama! A jak mama wygląda? Pani Jabłońska! No czekaj, Janka, dopuść mnie do matki! No Janka! A to żeś tu taki spoczony, no taki zmęczony. No, no chodźcie do izby, chodźcie do chałupy. Chodźcie, chodźcie. Jan będzie pochwalony. A na wieki wieków. Ale ty wyglądasz, no, że ani bym cię poznał na drodze. Jak się tata mają? Ano jakoś tam dyszę. Weź no to. A ja ty, moja agentka. Ja to radość mam. Że wreszcie w domu. O, pan Świerk! Darujcie, nawet się nie przywitałam. A witajcie, pani Jabłońska. Witajcie. A bo myśmy od pana Świerka szatkownicę pożyczali. No, ale nie jak brzytwa. No, a jak tam pani Jabłońska? Lepiej na sercu? O, a niby lepiej. A kto tam wie jak naprawdę? Oj, wytęsknił się człowiek za domem. Oj, wytęsknił za swoimi. O Jezu, aż tu gniotło. Tak to jest, moja Anielciu. Wszędzie dobrze, ale... A Wolek gdzie? A pewno to z Byszkiem miętko pogaduje. Lepiej by z samym diabłem. Niech mama siada, o tu. Tu będzie najlepiej. A jak tam... Siadajcie, siadajcie. A jak tam droga zeszła? No niech mama... O, jedzie się, mówię wam, i jedzie, i końca nie widać. Ale jak człowiek wie, że do domu coraz bliżej, no to mógłby taki tydzień jechać. Eduś, podaj no do wody trochę, w gardle zaschło. Oj, zaraz herbata będzie, mamo, na maszynkę postawi. A póki co wody spróbuję. Daj no, Eduś. Daj no. Jeszcze rawik. Ojej, tak mi w gardle zaschło. Proszę, o, lecznicza woda, taka prosto z jeziorańskiej studni. Tam to była woda źródlana, na różne choroby dobra. A ta pijalnia, jak ją nazywali, większa jak nasza szkoła. No niech to mama opowie, co i jak, no. Kino, teatr, kawiarnia, bal. Cichaj ty utrapieńcze.
Dajże matce dychnąć spokojnie. O, a niby tam było na co popatrzeć. I ludzie różni, aż za bardzo. Ale ja to nieraz, czy w świetlicy, czy jak cisza była, to wciąż tylko o jeziora, o domu. Jaka cisza? Ano po obiedzie. Aha. W całym tym sanatorium to od drugiej do czwartej cisza. Obowiązkowo. Gadać nie można było. Jaka, co? Tak, szło się do swoich pokojów i... Mamo, a co to za paczka? Rozpakować. A rozpakuj, Janciu, rozpakuj. To jak wyjeżdżałam, na drogę nam dali ten taki no, suchy prowiant, jak tam gadają. Rozpakuj, Janciu, rozpakuj. Widzę, dbają tam o ludzi. A, no nie można powiedzieć, dbają. I doktor co dzień zaglądał, dietę przepisał. Taką miałam specjalną, tą sercową. Kąpielowe co róż się dowiadywały, jak... No bo też i myślałem sobie, co ta Aniela taka mizerna przyjechała. No jak tam, mamo? Poznaliście chalupę, co? Poznała. Tylko coś nam tak zmizerniała. Ojej, co też dziadek wygaduje? Taka mama mizerna po tej kudowie, że 3 razy gniady mi ustawał. Stefan. Dzień dobry, mam Franciszko. Dzień dobry. Bułki z kiełbasą, śliwki, ciasta kawałek. No i mama z tej paczki nic nie ruszyła. A gdzie tam w drodze o jedzeniu? Czy to ma czas człowiek myśleć? No, byle do domu. Pewnie. Wszędzie dobrze, ale nie ma jak własny koło. Ojej, nogi mi zdrętwiały. Nie było to zdrętwiały. Z tej jazdy, co? A, jak człowiek między obcych się dostanie, to dopiero naprawdę poczuje, gdzie jego serce. Calutki Boży czas, myślałam, czy Jancia da radę z domem, czy chłopy niechłodny, a Bolek czy zdrowy, a bydło, a to, a tamto, a mówię... To po to było jechać, żeby dali o gospodarstwie myśleć, co? O, zawsze to się kawał świata ujrzało. Okolice z górami, a jakie lasy, mówię wam, jaki park. Ten, co dziadku u Dubienieckich był we dworze, to by się 4 razy zmieścił. Tak, a ten zameczek, co w nim mieszkałam, także w parku. O. Patrzcie, pani Jabłońska, angielska królowa, w zamku mieszkała. Czekaj, jakże to, mamo, zamek? A nie taki zamek. Taki prawdziwy? Nie zamek, a zameczek. A. Tak się to senatorium nazywało, bo tam są zamek. Różne, tak. Polonia, Zdrojowa. Tak się ta kawiarnia nazywa, Zdrojowa. Od tego Zdroju, tak? A była mama choć raz w kawiarni? A mnie tam po co? Głodu nie czułam. A jacy tam ludzie ciekawe na leczenie jeżdżą? A ludzie, no jak ludzie, różni się trafiają. Zagraniczni, bo kudowa to pod względem serca i pod tym względem krążenia. Czego, Anielciu, czego to? No, krążenia krwi. Przecie tata wiedzą, że krew nie stoi, a płynie. A jak gdzie nie dochodzi, to nie do krwi stoi. To mama tak gada teraz jak doktor, co? A ze mną w jednym pokoju mieszkała taka jedna, no jakby to powiedzieć, paniusia, gęba, rzec można, w 3 miejscach malowana. To niby obraz taki. Chora na tarczycę czy coś, ale więcej chorób to wymyślała sama. A do mnie ciągle gada. Wam na wsi to dobrze, powietrze świeże, robota, kiedy chcecie. A, widzicie ją, no. Jedzenie robota. Zdrowe, ile chcecie, a nie dietka. Aha, zna widać wieś. Z gazety albo z kina, dziadku. Na dietę narzekała, a schudnąć chciała. Tłusta nie była, ale wciąż gadała, że figura to najważniejsze. Co najważniejsze, to się chłopa trzeba spytać. Od lustra przez cały dzień odejść nie mogła i w kąpielach wysiadywała, a ja z nią tam chodziłam. Święta Tereso,
Mama się kąpała w takie zimno? Ej, no przecież nie w rzece, ty panno, ty. No, tam są kąpiele borowinowe, czterokomorowe i kąpiele suche. Co, suche? Suche, powiadasz? No, tak się zwą. Ta pani Wolska miała kąpiele borowinowe przepisane. W takie błocko, jak u nas przy stawkach, tylko podgrzane, trzeba w to włazić. A co to z ludźmi wyprawiają, no? Ale przymusu przecie nie ma. To łamanie z kości wyciąga lepiej jak słoneczko. Ale jak ma kto serce słabe, to długo nie można się taplać. Ani też nie może być za gorąco. Doktor wyznaczył, ile ma być stopni i kąpielowa pilnuje. A ona, ta pani Wolska, żeby jej dogrzać więcej, płaciła za to kąpielowej. Schudnąć chciała. Schudnąć. Tak. Mówiłam, no co pani robi, to może zabić byka, a co dopiero kobietę. A ona na to, u was tam na wsi to się znacie tylko na inwentarzu. Jaką ma kobieta figurę, to nieważne. A to ci dosoliła, Anielciu. A wiecie, patrzę ja raz, ona siedzi w tej borowinie i ciut, ciut, a się zagotuje. Pot jak rosa, mówię wam, na czole. Niech pani wyjdzie, powiadam. A ona nie. Schudnąć chce. No, mówię wam. A niedługo później zaczęła powietrze łapać jak ryba. To musiała doktora wołać. Tak. Całkiem omdlała. Zastrzykiem ją cucili. Zastrzykiem. No i grała się figury. A, gdzie tam? Jak ona schudnąć mogła, jak po obiedzie szła do restauracji i tam sobie dojadała. Tak. Ile dusza zapragnie. I co jadła? Ho, ho, ho. Zawsze powiadam z kobietą do źródła nie dojdziesz, choćbyś pragnienia ucykał. No. Pozdrowić wszystkich. A, dzień dobry. Witajcie, pani Janiakowa. Objawiła się nam sąsiadka. Wróciłaś wreszcie, Aniela. A wróciłam. No siadajcie. Coś tak mizerniutko wyglądasz. Jak tam było? A, narzekać grzech. Lepiej jak myślałam. Dbali o człowieka, a ładnie tam, ładnie. No siadaj, że Maryśka, no. Edek, daj no stołka. A? Pani Janiakowa, niech pani. Już mi raz go podstawił. No cóżeś taka? A jaka? No taka, no nadęta, jakbyś zła była. No siadaj. Mama powie, co tam jeszcze było. Ano, co tam jeszcze było? Te góry stołowe, jak się w nie wejdzie, to z tych skał do wyjścia trudno trafić. O tak, góry to niebezpieczna rzecz. Czyta się w gazetach, ile to ludzi się zabija. A była mi w kaplicy, co cała z trupich głów, z takich czaszek postawiona. Święta Tereso, z ludzki? Wszystko mówię wam, ściany, sufit, ołtarz nawet. A to pewnie z wojny. A nie, no, mówili coś, że to na cholerę zmarli. I ludzie tam się modlą? Ja nie wiem, czy ja bym mogła... Nie, no ona więcej do oglądania, ta kaplica, jak do modlenia. To we wsi zaraz, no, jak to, się na... Czeremno, czy czeremne? Czeremcha. Dobrze, żeś wróciła. Czekałam na ciebie, czekałam. A co tam takiego, Maryśka? Poważna jesteś taka, jak przed świętą spowiedzią. Stefan, chodź pokażę ci te beczkę. No dobra, chciałem, Stefan, pogadać z tobą. Tak, ja zaraz będę gotów, Franciszku. Chodź. Słuchaj, Aniela. Franciszku, co tam mamy babskie? No mówże, co takiego? Chodźmy tam, do drugiej izby. Zaraz. Nie chcę cię od razu martwić, ale powinnaś się wziąć za Edka. Całkiem się rozpuścił. Żeby na mojego Ludwika, co ci leczenie załatwił, tak naskakiwać? I to przy wszystkich? Co ty? Przy gościach! Co, Maryśka? No o co? O co? O co? O jakieś jabłka, że GS
winien niby. O czym ty gadasz? No powiedz, że Maryśka. O krzywdzie, co mojemu wasz Eduś zrobił. O krzywdzie na zabawie. No bo to były u nas takie niby dożynki. Edek złapał się za harmonię i razem z tym zootechnikiem z PGR-u ułożyli coś na mojego. Święta Mario. No gadaj, że po ludzku. No, no sąsiadami przecie jesteśmy. A on wlazł na deski i śpiewa. Zjadł jabłuszko, kot i pies, zląkł się jabłek, nasz GS. A potem, no, że w barze to wódkę tylko gul, 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 tak, jakby to przez mojego Ludwika było. Och, przykro, żeby sąsiedzi... Poczekaj, no Maryśka, no, no przecie się nie gotuje, no. Śmiech na mojego Ludwika sprowadzi, no. Marysiu, nie bronię Edka, ale przecież nic chyba złego. Wody ogień się ima, czy to Edek może Ludwikowi zaszkodzić, no. No, Franciszku, tak. A gdzie jesteście, Franciszku? A w tamtej izbie, z dziadkiem. Idę, idę. Może na podwórzu porozmawiamy. Odprowadźcie mnie za bramę, bo już czas na mnie. Dobrze. No, to do widzenia, Jabłońska. Niech wam się zdrowie trzyma. Do widzenia. Dziękuję. Dawajcie, Mateuszu. Do widzenia. Dawajcie, chodź. Teraz ciekawe rzeczy się dzieją na świecie. Tak. No, różnie się dzieje. I o wsi zaczynają gadać. I w tej Ameryce nasi swoje powiedzieli. No, w tym ONZ. Tak. Chruszczowi i nasz Gomułka. Wiedzieli, po co jadą. Mhm. No, a co to, Franciszku, o polityce chcieliście ze mną gadać? A bo to chciałem ci powiedzieć, że Miętkowie strasznie się zrobili na was zawzięci. A, obolka. Te. Odgrażają się, że nie popuszczą. Do sądów podadzą. No nie wiecie to? Psy, co nie gryzą, lubią dużo szczekać. Mnie już to pogryzł ten pies. Bo widzisz, Hanka we wtorek znowu na rozprawę jedzie. Tak, tak. Ach, Hanka to jak pielgrzym jaki. No, ale jak tam wyjdzie z tego, co? Będzie jak Bóg da. Zaszedłbyś do nas, Stefan. Może co, Hani, dobrego doradzisz. Tak. A no to trzeba będzie wpaść. Po niedzieli. Co to ja chciałem zaraz... Aha, jak Jabłońska wróciła z tej kudowy, to ruch się zrobił w chałupie na trojakach, jak na jakim odpuście. Schodzą się sąsiedzi, no i mnie ciekawość wzięła. Trochę się o tym sanatorium pogadało, o doktorach, co to teraz potrafią wedle życzenia nie tylko nos, ale gębę całą człowiekowi odmienić, że go ślubny małżonek poznać nie może. Tak, tak, są u nas tacy od tej, no, tej chirurgii plastycznej. Wspominała i o tym nasza Jabłońska. No, ale jakby się kto pytał, to gadanie zeszło zaraz na inne sprawy. Więcej się o Ameryce mówiło niż o tej kudowie. A to, że przez radio podawali o tym prezydencie z Kuby, że mu hotelu nie chcą dać w Nowym Jorku, aż musiał się przenieść do takiej dzielnicy, gdzie same murzyny mieszkają. No, a potem znów, że Chruszczow to, a Ameryka tamto. I wtedy wszyscy na mnie popatrują. No, panie Kania, jak tam będzie? Opowiedz, no, Wiktorku, gada Mateusz, jak na twój rozum skończy się to wszystko? No, ja to czy minister jaki, żebym więcej wiedział jak inni. Czytajcie gazety, mówię, będziecie wiedzieć. No, a jedno wam tylko mogę rzec. Jak kto się chce z kim dogadać, to w domu za piecem nie siedzi, tylko na spotkanie wychodzi.